Poranny program w Polsce.pl. Ze mną Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl. Witaj, Wojtku. Dzień dobry. Witam. Rzecz wyjątkowa za chwilę pojawi się na portalu, bo rozmowa z premierem Janem Olszewskim. Te wywiady należą teraz do rzadkości. O czym pan premier będzie mówił dla naszego portalu? No, trzeba przypomnieć, dziś data, 33. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, ohydnej zbrodni Służby Bezpieczeństwa. A pan Jan Olszewski był przecież oskarżycielem posiłkowym w głośnej sprawie zamordowania księdza Jerzego. I już za moment będziemy mogli przeczytać, właściwie już właśnie wpadł ten wywiad, możemy wszyscy go zobaczyć. Jest wywiad, w którym Jan Olszewski opowiada o kulisach tej zbrodni i mówi bardzo ważną rzecz, a mianowicie taką, że wciąż bardzo niewiele wiemy o tym, kto tak naprawdę stał za tym zabójstwem. Mamy sprawców, morderców, mamy, sprawców znamy, natomiast jakby mówi się, że to mord założycielski trzeciej RP, że Kiszczak, Jaruzelski to są osoby, które stały za tą zbrodnią, ale jakby tego nie udowodniono procesowo. Tak, jest niezwykle ciekawa teza stawiana przez Jana Olszewskiego, który mówi, że to zabójstwo, sposób, to co się stało, miało wprowadzić jeszcze większy chaos w kraju, właśnie po to, żeby w tej plątaninie faktów, informacji, w całym tym procesie chodziło o to, żeby tak naprawdę rozmydlić rzeczywistą sytuację w kraju. Bardzo ciekawe wnioski, świetny wywiad, no i bardzo ważne dzisiaj, zwłaszcza w tym szczególnym dniu, tak jak zauważyłeś, bardzo rzadko już pan premier Jan Olszewski udziela wywiadów. Mam nadzieję, że jego zdrowie będzie lepsze. No myślę, że to jest temat, którym on żyje przez całe swoje życie i dla niego po prostu ważne, co też wynika z tego portalu. Wojtek Biedroń to osoba, która przygląda się sprawie reprywatyzacji. Wczoraj to były bardzo duże wzruszenia na komisji weryfikacyjnej. Powiedzmy o tym parę słów. Co znajdziemy na portalu? Na pewno na portalu polecam państwu ten tak zwany top 10 najważniejszych cytatów świadków, a te cytaty złożyły się tak naprawdę dla mnie, i o tym też pisałem, na taki jeden wielki akt oskarżenia wobec Hanny Gronkiewicz-Waltz, wobec Polski reprywatyzowanej przez cwaniaków, przez oszustów. Przecież nie tylko Warszawa. To nie tylko Warszawa, mówi się o Krakowie, mówi się o Łodzi, coraz częściej mówi się o Gdańsku i Wrocławiu. Co ciekawe, komisja weryfikacyjna, o tym też na portalu, będzie tworzyła takie jakby osobne podkomisje, które będą zajmowały się reprywatyzacjami w innych miastach, nie tylko w stolicy. Jest bardzo ciekawy wywiad z Sebastianem Kaletą, członkiem komisji weryfikacyjnej. No i są te zeznania świadków, ta gehenna lokatorów, którzy byli traktowani, jak sami mówią, jak śrubki albo jak podludzie. No to wszystko, co słyszeliśmy wczoraj, dzisiaj na pewno będziemy jeszcze tym żyli, będziemy rozmawiali z kolejnymi osobami, będziemy rozmawiali z politykami i będziemy, jak zawsze na portalu, no dogrzebywali się też newsów, ponieważ każdy dzień właściwie przynosi nowe informacje, nowe rewolucje, które pokazują, że tak naprawdę afera reprywatyzacyjna to jest jedna wielka, ale afera uwłaszczeniowa elit trzeciej. A powiedzmy jeszcze tak króciutko, bo mamy dosłownie kilkanaście sekund, co jutro, bo jutro kolejne posiedzenie. No jutro bardzo ważne posiedzenie komisji, ale ona będzie się jutro zajmowała nowymi adresami, ale co też bardzo istotne, znowu wróci sprawa Hanny Gronkiewicz-Waltz, to możemy zapewnić. No właśnie, i to wszystko będziemy śledzić na portalu w polityce.pl. Wojtek Biedroń, dziękuję bardzo. Dziękuję. Za chwileczkę, proszę państwa, w Polsce.pl przegląd wydarzeń przeprowadzi Agnieszka Ponikiewska, a po 11 wracamy do taśm Amber Gold ujawnionych przez tygodnik sieci i telewizję w Polsce.pl. Zostańcie państwo z nami.